Nie, tak nie mówią. To jak tylko mówi, tak tylko mówi Krzychu Golonka, który jest dzisiaj ze mną. Miał szału, propozycje. Szału nie ma, takie sobie miał, wymyśliłem. Miał inne propozycje, ale przyjął moją, także pozdrawiam wszystkich, także na razie. Krzychu, dzień dobry. Przyniosłeś złą pogodę, ale mam nadzieję, że to nie jest zły omen. Mam nadzieję, że to odczarujemy jak najszybciej. Witam Państwa bardzo serdecznie, jak to wszyscy gamerzy mówią. Ja też witam Cię, człowieku, i wszystkich człowieków z tamtej strony witam. Jesteś w Warszawie, tu dzieją się różne rzeczy, Krzychu. To nie Kraków. Znaczy w tej chwili przejechaliśmy w ciągu 10 minut jakieś 600 metrów. No właśnie ostatnio wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić również taką serię u siebie na kanale, bo bardzo fajnie się to przyjęło z Jackiem Gadzinowskim, kiedy on przyjechał do mnie na chatę i poszliśmy na rynek. Zrobić taką ciekawostkę, że na przykład wychodzę na rynek i gram z ludźmi. Wiesz? A co byś powiedział na taki mecz YouTuberów? Ty grałeś, z tego co pamiętam, ty grałeś w reprezentacji TVN-u w piłkę nożną z politykami, tak? Tak, grałem tam półtorej minuty. No weź, ale weź Krzychu, tam idź do tego TVN-u, powiedz, że my się zgłaszamy, że my YouTuberzy zagramy z dziennikarzami TVN-u. Dobre? Chciałbyś taki mecz? Szczerze? No. Nie wiem, czy to nie miałoby większej frekwencji niż właśnie, czyli mecz politycy TVN. TVN, aczkolwiek, jeżeli to oglądacie, my jesteśmy chętni. Tak, ja mogę być. Ja też zagram, ja się będę przygotowywał tyle, że wszystkich was zabiegam, serio. Pani szefowa, czy panie szefo... Pani Bożeno Walter. Nie, szefostwo TVN-u. W dalszym składzie będzie na przykład Jaś Dąbrowski, będzie Igor Ignacy. Będzie Krzychu, może. Będę ja. Żaden polityk wam nie ściągnie tyle widowni. A ostatnio jak sobie rozmawialiśmy, to ja cię zapytałem o takiego freestylera tam i ty powiedziałeś, że on poniekąd był twoją inspiracją do rozpoczęcia treningu, tak? Tak, tak, tak. To, kto to był? Przypomnij. Tauzani. Tauzani. I on jest Holendrem? Tak, tak. Taki koleś, pamiętacie? I może puszczę tutaj ten filmik. Pamiętasz, gdzieś tak? Na środku będzie, a tu zaraz będzie adnotacja do mojego filmu. Tak, ale to było, czekaj. Się odsunę, żeby nie zasłaniało mojej twarzy. To był taki film, gdzie on tam robił takie, to jeden z pierwszych takich freestyle'owych. Tak, znaczy, to był w ogóle gdzieś to się rozchodziło na komórkach. Przed YouTube'owej, wiesz, tak, jeszcze wtedy YouTube nie był tak popularny. Pamiętam, jak film. Miałem ten film na komórce. I to zresztą była też bardzo fajna muzyka, taka wiesz, tak. Dynamiczna. DJ Memi. Dokładnie tak. Tak. Nie pamiętam jak to leciało w tej chwili, ale... Nothing, no go, so, coś takiego to się nazywa. To nas do tego programu muzycznego na pewno nie zaproszał, a na pewno już nie wspólnie. Nie, ale faktycznie tak się zaczęło, że wiesz, ja wtedy wyczaiłem gościa i mówię, kurde. I to był właśnie ten film wtedy? Tak, tak. No nie wiem, coś na portalu a la Joe Monster wtedy go chyba znalazłem. Nie wiem, czy był Joe Monster, czy jeszcze jakieś inne strony internetowe. I mówię, nie, co gość odwala. Ale na początku wiesz, jeszcze nie czaiłem, spoko, obejrzałem i dalej sobie tam grałem w szachy na kurniku, bo ja przez pierwsze 2 miesiące grałem w szachy. Ile miałeś lat wtedy? 14, 15? Nigdy nie miałem konta na kurniku. Jeszcze w kółko krzyżyk byłem dobry. Jak ktoś chce się zmierzyć ze mną w kółko krzyżyk, to zapraszam. Natomiast jeszcze lepszy jeden filmik ostatnio znalazłem, który naprawdę mnie zaskoczył i pokazał takie, że naprawdę internet to jest stajnia wiedzy. A film dokładnie się nazywał Dwie małpy uciekające na dziku przed murzynami. I potem chciałem trochę ulepszyć swoje umiejętności i też był taki okres, że 14 lat i ja zapisałem się, znaczy do Sandecji na Wysocie. Oni w tym czasie wypromowali m.in. Dawida Jęczyka, Macieja Korzyma, którzy byli gdzieś tam promowani w mediach jako... Nieważne jak teraz sobie radzą, ale wtedy byli mega na topie i fajnie to poszło, więc wiele dzieciaków chciało tam naprawdę grać. Sobie wchodzę na stronę ekstraklasa.org i na 1 kwietnia Krzysztof Golonka, znany youtuber, podpisał kontrakt z Zawiszą Bydgoszcz. I tam wiesz, cytowanie trenerów. Widziałem. Trenerzy opowiadają, jak to są niezmiernie cieszą się, że umiejętności ich klubu... Ty, ale ty byś był dobry, no. Przecież oni by mieli z ciebie lepszy pożytek niż tam z połowy tego składu. Ale nie śmiej się, bo do tej pory różne, wiesz, ludzie mi piszą na Facebooku. Dostawałeś propozycje z klubów? Tak. Tak? Z jakiego? A nie mogę tego powiedzieć, aczkolwiek po strzeleniu bramki w tym telefonie dostałem od dwóch. Ale co to były za kluby? Takie... Ale no nie z ekstraklasy. Z ekstraklasy. Z ekstraklasy?
Nie odpisałem na te wiadomości. No co ty, jak ja bym dostał taką ofertę, to ja bym się poważnie zastanowił, chociaż z moją kondycją, to ja nie wiem. Znaczy, to testu bym nie przeszedł. To też był okres taki, że miałem bardzo dużo występów, wiesz, znaczy cały czas tych występów jest sporo, natomiast to był okres Euro 2012, więc ja można powiedzieć, że to był październik 2011, ale byłem zakontraktowany na cały przyszły rok, właściwie do czerwca, średnio w miesiącu 20 występów. Ale to wiesz, to nie, też ja uważam, śmieszna sprawa, że na przykład przez takie, w cudzysłowie, głupie kopanie piłki, które wzięło się z niczego, tak, czyli z freestylu, nagle okazuje się, że wiesz, mogę jeździć po świecie, mogę spotykać się z różnymi ludźmi, poznawać wielu piłkarzy z całego świata, bo nie wiem, jak spotkałem na przykład Petera Schmeichela, który w ogóle obejrzałem z nim pierwszy mecz w życiu, tak? Pierwszy mecz w życiu, najważniejszy, który w głowie zapamiętałem, to był finał Ligi Mistrzów Bayern Manchester, co dość legendarne, co Solskjaer strzelił w dogrywce, on tam wybronił w karnych i tak dalej. Zresztą nie, on chyba nie bronił tam karnych. To myślę, kurczę, jakbym go kiedyś spotkał, to było marzenie mojego życia. I potem się okazuje, że jesteśmy na Euro 2012, okazuje się, że przez cały miesiąc jesteśmy kumplami, bo obydwoje prowadzimy najważniejszą strefę dla Carlsberga, bo ja występowałem wtedy jako ambasador Carlsberga. Tak? Teraz jestem bardziej zadowolony z tego, że udaje mi się ten trening z Krzychem fajnie rozwijać i dzięki temu buduje się taka fajna społeczność, bo o to jak najbardziej w tym chodzi. Bo to nie chodzi o to, żeby tylko ich uczyć tyków, tylko żeby gromadzić dookoła fajnych ludzi, którzy są skupieni na pozytywnym podejściu do piłki nożnej, na takim radosnym spojrzeniu. Ja mam w dupie, szczerze mówiąc, to, komu ktoś kibicuje. Po prostu róbmy coś fajnego, cieszmy się tym, co robimy, łapmy z tego radość i podążajmy na jakiejś takiej fajnej fali razem. A wtedy jest jak najbardziej okej. Okay. No właśnie, właśnie. No. Jak mnie słuchasz ultrasie, to wiesz, to ja nie jestem ultrasem. Krzychu czeka. Jak podskoczysz do mojej armii, to ja znajdę kogoś, kto cię znajdzie. Małe lokowanie produktu. Jeszcze nikomu nie zaszkodziło. No to jest jednak wysokobudżetowy program, bo patrz, tutaj musisz zainwestować w kamerę, musisz zainwestować w program, musisz zainwestować w samochód. Także klikajcie. Paliwo, to nie, tu jak nie będzie tego 1000 łapek w górę, to naprawdę ten program się nie zwróci. Dzisiaj dajemy 1500 i TVN nas zaprosi na mecz, także pamiętajcie. Komentujcie. Możecie napisać na przykład komentarz dla statystyk. Tak. Możecie napisać, że nie wiem, tak. Patryk to gej, też przyjdzie. Nie, no. Prawdy nie piszcie. Bardzo śmieszne. Bo wy nie widzicie tego, ale on ma taki mega, mega drogi tablet tutaj przyklejony na kierownicy. To jest taki mega, mega tablet. Jakby zadzwonił do ciebie trener reprezentacji Polski, powiedział: Krzychu, ojczyzna wzywa, to co byś zrobił? Jeżeli ojczyzna wzywa, to... Mila złamał nogę, Milik po prostu się obraził, nie wiem, Lewandowski ma depresję i jesteś potrzebny. I co teraz? Krzychu mówi: panie trenerze, ja odzwonię. Ogoliliby ci nogi, nasmarowali trochę maścią końską. Znaczy, wiesz, posłaliby formie... cię na trening, tam byś się może pobił z Lewandowskim. Ale nie, wracając do tego, czy bym zagrał, nie no, to już jest inny sport troszkę, więc musiałbym się skupić, więc no, no nie, okay. W tej chwili nie. U nas za bardzo troszkę w polskiej piłce to wszystko jest ta piłka tych niektórych klubów to jest taka jedna wielka korporacja, a czasem zanika ten duch właśnie fajnego rozwoju. Ja osobiście bardzo szanuję tych ludzi, tych dzieciaków, którzy sobie wytrenowali od podstaw, od kolebki i potem dzięki temu udaje im się grać tą piłkę na najwyższym poziomie. Ale nie jest to łatwo, bo wiesz, to dzieciaki w ciągu, jak widzą, jak to wszystko w Polsce działa, to mają dość tego wszystkiego, bo tutaj się okazuje taka sytuacja. Co z tego, że trenujesz, poświęcasz, wylewasz poty, nagle się okaże, że nie, teraz przyciągnęliśmy jakiegoś Brazylijczyka i on będzie grał, nieważne, co ty trenowałeś. Zapłaciliśmy za niego 3 miliony euro. Ale nie masz wrażenia, że jest coraz więcej takich komercyjnych materiałów, które zachęcają? To są takie ku pokrzepieniu serc, no, na przykład wiesz, co chwilę się mówi, o, rośnie nam nowa reprezentacja, ten młody jest super, ten jest zajebisty, ten, znaczy, wiesz, to jest fajne, bo barku, to motywuje dzieciaków. O, już Milik czuje oddech na swoich plecach, no ludzie, 22 lata ma ten chłopak, jak on może czuć oddech na swoich plecach, jak on nawet jeszcze nie gra. Jak chociaż jeden dzieciak, czy tam dwóch dzieciaków dzięki temu wyjdzie i zacznie ćwiczyć, okej, okay, spoko. No. Albo uczmy przez radość, dzięki temu Brazylia sobie świetnie radzi, bo od podstaw tam dzieciaki w każdym momencie, w każdym miejscu, na plaży, na boisku, oni tam cały czas grają w piłkę, bo ich to cieszy piłka. W Polsce tej radości po prostu w klubach brakuje, bo tych dzieciaków szkolimy w ten sposób, że Jezu, masz teraz zapierdzielać na trening, masz zapieprzać, masz 3 godziny wyćwiczyć i jutro o 7 rano masz tu przyjść jeszcze raz. I dzieciak myśli, kurczę, to ja mam większą rozrywkę grając w Counter Strike'a.
jak teraz tak spojrzymy jeszcze w kontekście tego tematu, który poruszyliśmy wcześniej, to moi znajomi, którzy byli lepsi ode mnie w Sandecji Nowy Sącz, kiedy ja byłem na wieku 14-15 lat, było nas chyba 30-40. W tej chwili tylko jeden gra w polskiej lidze. Jeszcze jeden, dwóch zawodników zostało z tych wszystkich. Więc powiem, co robi. Koniec, nie ma. W pucharze tym barku gra. Właśnie, bo to, czekaj, bo do jakiego ty etapu doszedłeś w tym Mam Talent? Ja byłem już do półfinału. Do półfinału byłem drugi w swoim półfinale. Dlaczego na niego nie zagłosowaliście? Kto wtedy wygrał? Marcin Wyrostek, mój kolega. Twój kolega? Tak, w tej chwili już kolega. Wtedy jeszcze nie znaliśmy się tak dobrze, natomiast... On jest z Krakowa też, tak? On jest Częstochowy. Nie, przepraszam, on jest z Jeleniej Góry. Z Jeleniej Góry, ale chyba mieszka w Katowicach. Tak jak ja. No proszę, no to widzisz, gość z twoich stron, a ty mówisz, że wygrał ktoś niesłuszny. Nie powiedziałem tego. Dlaczego nie głosowaliście? Dlaczego nie głosowaliście? No. Tego ludzie nie wiedzą, natomiast... O, coś nowego? Tylko u mnie? Ja byłem w pierwszej edycji programu, ale mnie nie przepuścili. Byłem na castingu przed tym drugim etapie, czyli casting przed Wojewódzkim, Chylińską i tym. Tak się robi. I tam występ mi przerwali po 30 sekundach, powiedzieli, że to co robię jest słabe i kompletnie się to nie nadaje do telewizji. Mhm. Ale ja powiedziałem, że to oni mnie tam dość mocno wtedy pocisnęli, że można powiedzieć, że było mi nawet przykro na scenie. Mhm. Można powiedzieć, że nawet jak wróciłem do domu, było mi bardzo smutno. Natomiast wkurzyłem się, tak? Powiedziałem, nie, oni mi nie powiedzą, ja jestem tak zafokusowany w tą pasję, że ja im przyjdę tutaj za rok i tak im skopię dupsko, że mnie przepuszczą i będę w tym programie nawet podszedł bardzo wysoko. I co, kurna, przyszedłeś za rok i podpaliłeś piłki? Nie, zrobiłem po prostu całkiem inny układ i okazało się, że nagle chwycił. Ten układ już był dużo lepiej dopracowany. Dobra, ja też uważam, że w ciągu tego roku bardzo mocno się podszkoliłem w kontekście występów na poziomie komercyjnym, bo to też jest różnica występy na poziomie freestyle'owym, kiedy startujemy na zawodach, a jest różnica w występach na poziomie komercyjnym, kiedy musisz zaprezentować triki, które są najbardziej zjadliwe dla publiczności. Stajemy przed piłką i pociągamy ją jedną nogą w bok. Najpierw lewą, a potem tą drugą, prawą. Może to głupie pytanie, ale powiedz, czym się różni telewizja od YouTube'a? Fundamentalnie. Jak wygląda nagranie tam, a jak tu? Luzem. Przede wszystkim luzem. Na korzyść YouTube'a. Tak, oczywiście, że tak. Kreatywnością, która stoi po stronie YouTubera i pełną dowolnością. Ty robisz wszystko, co chcesz, możesz rzucić, co chcesz, jeżeli ci się nie podoba. Przepraszam, jeżeli coś jest ciekawe dla ciebie i wydaje mi się, że okej, możesz to wrzucić, a w telewizji musisz wszystko przedyskutować. Mnie też bardzo chcieli mocno ustawić, natomiast ja dość mocno chciałem przekapać w cudzysłowie swój pomysł i to mi się w większości przypadków udało. Ale wpływali na twój program, na sceniczny? Tak, tak. Wysyłałem im wcześniej program, jaki zrobię. Aha. I oni mi odpisali, że muzyka im się przykładowo nie podoba, więc muzykę trzeba było zmienić. Ale nagrywali o tobie taki materiał. No ale w ogóle ust nie otwierałem, żeby nie było widać. Ale musiałeś tam powiedzieć, że nie wiem, że mama cię biła, albo że ojciec was zostawił, czy nie narzucali wam takich żadnych historii? Nie, miałem tego pecha, że mnie nikt w domu nie zostawił, wiesz? Naprawdę... Nie, ale ja wiesz, słyszałem różne rzeczy, na przykład o programie Top Model. No jest tak dlatego trochę, jeżeli jest historia, no to jest ciekawsze dla, wiesz, odbiorcy. Chcieli, żebyś często coś stworzył, tak? Były takie pytania podchodzące pod to, żeby wyciąć jakiś ewentualny kontekst i z tego stworzyć jakąś historię. Okej. Okay. Ale nie, no, ja nie miałem nic do ukrycia. Mówię, ja chciałem przekazać umiejętności i to mnie najbardziej interesowało, a ja nie lubię pokazywać życia prywatnego. Czyli trochę nudny dla nich byłeś. Można powiedzieć, że wizerunkowo mogłem być nudny, tak. Skończyłem studia elektroniki i telekomunikacji. Natomiast nie do końca, będąc na tych studiach, wiedziałem, że będę chciał to robić w życiu. Ja okej, szanuję ludzi, którzy moi znajomi, wiesz, mają orgazm, kiedy widzą, kiedy im się tam tranzystorek zaświeci. Spoko, spoko, ich sprawa. Ja tam żadnych tam patyków nie wkładam. Więc ja tak szukałem powolutku, cały czas gdzieś tam występowałem w różnych miejscach, ale jak zrobiłem tego inżyniera po roku lekkiego opóźnienia, bo wtedy był Euro 2012, więc ja odpuściłem właściwie na rok studiowania, no to myślałem o tym, co by robić w życiu, żeby z tego życia się cieszyć, tak? Gdzieś tam miałem różne początki, bo myślałem o tym, żeby troszkę iść w kierunku jakiegoś tam biznesu związanego z nieruchomościami, ale nie na zasadzie, że kupowanie mieszkań, bo naturalnie mnie na to nie stać, tylko że pod wynajem, tak? Gdzieś tam wyczytałem, szkoliłem się, jakieś tam książki czytałem, na jakiej zasadzie można wynajmować mieszkania, potem rozdzielać to na pokoje i podnajmować studentom na pokoje. I już w tym kierunku zmierzałem, ale pewnego bardzo mądrego dnia, siedząc w akademiku już miesiąc po tym, jak obroniłem inżyniera na ocenę dobrą. Bardzo dziękuję, bo dostałem pytanie na obronie po 4 latach edukacji elektroniki i telekomunikacji, jak zabezpieczyć router. Powiedziałem, że hasłem, powiedzieli, że okej. Tak. Potem ktoś, no dobra, no spoko. Aczkolwiek potem wiadomo, trzeba było jeszcze powiedzieć więcej rzeczy, natomiast wiem, że byłem tak mocno zestresowany, że to pierwsze, co potrafiłem w siebie. Pianką uszczelniającą.
Tak, tak. Taką taśmę, jak tutaj mamy dwustronną. Tak. Przykleić router do ściany i nikt go nie ukradnie. Nic nie mówiłem. No i postanowiłem tak tego pewnego fantastycznego wieczoru, bo ja w ogóle jak chciałem nagrywać, strasznie mi się podobały różne takie vlogi w internecie, wiesz. Jajcarki, śmiejesz się, gadasz. Ja chciałem być kabareciarzem. Zresztą albo chciałem być w życiu kabareciarzem, albo piłkarzem, no w związku z tym zostałem youtuberem. Pamiętam, że stworzyłem taki film jeszcze na drugim roku studiów w akademiku, już miałem w akademiku przez miesiąc. Nazywał się Patologia Podrywu. To było 10 rad Krzycha. Jest to gdzieś? Nie, nie ma. Szkoda. Chyba, że ktoś to gdzieś znajdzie. Będzie ciężko, bo ja to usunąłem. Nawet na demotywatorach to było przez moment. Gdzieś tam pamiętam, stworzyłem ten filmik Patologia Podrywu, który opowiadał o 10 metodach, co nie należy robić z kobietami. Oczywiście tam była metoda, na przykład, że ja mówiłem, że ja tam nigdy w życiu nie oceniam ludzi po wyglądzie, z wyjątkiem kobiet. I nawet chyba po tym filmie zainwestowałem sobie w rejestrator dźwięku, którym nagrywam do dziś. I w końcu wpadłem na pomysł, że myślę, dobra, no sobie nagram. Z kumplem byłem na piwie. Dobra, kumpel mówi, ty zrób, trenuj z Krzychem. No, będziesz nagrywał, zrób, nagraj jakiś filmik, nie? Kumpel Mikołaj Przybylski, serdecznie go pozdrawiam, kolega z Pszczyny. Pszczyna jest inicjatorem tego kanału. Mikołaj, pozdrawiamy, dzięki. Krzychu, dziękuję Ci bardzo, że byłeś w moim programie. Bardzo się cieszę. Armia Krzycha też Ci dziękuję. Dzięki, dzięki Armia. No, oglądajcie, subskrybujcie, subskrybujcie ten film. Nie, to Ty musisz to powiedzieć. No. Jeżeli podobało Wam się prace dzieło, które stworzył dzisiaj Patryk, to zasubskrybujcie ten kanał, lajkujcie go bardzo w opór. Trzymajcie się, do zobaczenia. Siema. Ale jak dacie, seria jak dacie 1500 łapek, to ja będę w Turbo Krzychu. To Krzychu się zastanowi. To więcej musicie dać, to więcej.